Dzień dobry, dzisiaj opowiem o planach filmowych i jakie kluczowe znaczenie mają do animacji. Plany filmowe jest to określenie proporcji postaci względem tła. Plany filmowe dzielimy na dalekie, średnie bądź bliskie. O co chodzi z planami dalekimi, a planami bliskimi i też średnimi? W planach dalekich widzimy jedynie zarys postaci i postać nie jest tak ważna jak architektura. Plany dalekie pokazują nam miejsce akcji. Plany średnie pokazują nam postać znajdującą się w jakimś obszarze, jaką korelację ma postać w stosunku do architektury miejsca. A plany bliskie pokazują nam emocje postaci. Im bliżej widzimy postać, tym bardziej jesteśmy w stanie określić jej zmarszczki, jej nastawienie i w ogóle. Wyobraźmy sobie postać siedzącą na ostatnim piętrze wieżowca, a my jesteśmy na samym dole. My nie widzimy, co ona w tym momencie czuje, czy jest zakochana, czy jest zła, czy jest szczęśliwa. My widzimy tylko małą postać w stosunku do tła i to są plany dalekie. A plany dalekie to plan totalny, ogólny i pełny. Plany średnie to plan amerykański i średni. A plany bliskie to półzbliżenie, zbliżenie, detal i makrodetal. Co daje nam plan totalny? Jaką łatwość w rysowaniu i animacji? Kiedy rysujemy postać w planie totalnym, my w ogóle nie musimy dbać o sylwetkę. My wystarczy, że narysujemy kropkę czarną. Nie musimy skupiać się mocno na detalu postaci. Im rysujemy bliższe kadry, tym bardziej powinniśmy się skupić na pokazaniu naszego warsztatu pracy, pokazaniu naszej kreski i naprawdę powinniśmy się na bliższych kadrach skupić naprawdę na lepszym rysunku. Kadrowanie też ma takie zadanie w animacji, że jeśli kadrujemy postać odpowiednio, nie widać w postaci na przykład nóg i możemy w ten sposób oszczędzić w animacji chodzenia, gdyż nie widać nóg. A wystarczy, że unosimy postać od góry do góry, do dołu, jak kroczy. Zadanie na dziś. Narysuj jedną postać. Możesz zainspirować się jakimś zdjęciem, rysunkiem. A następnie narysuj we wszystkich planach filmowych tą samą postać. Zwróć uwagę, że w planach totalnych nie musisz nawet rysować twarzy. A w planach bliskich jest ważne, żeby nasz rysunek był bardziej wypracowany.